Cześć wszystkim! W tym kursie projektowania poziomów zapraszam tych, którzy mają iPhone'a, i przepraszam tych, którzy go nie mają, czyli w sumie też przepraszam mnie, bo ja go też już nie mam, ale potrzebowałem go do nagrania tego kursu, więc w kursie jeszcze go mam. Ok, stworzymy wirtualną kamerę, czyli możemy chodzić iPhone'em i wszystko, co on rejestruje, a dokładnie położenie jego, jest przerzucane do silnika. Stwórzmy nowy projekt, first person, bo tu go wykorzystam. I musimy na samym początku dodać pewnego rodzaju pluginy. Jest ich chyba trzy. Zobaczymy po kolei. Zacznijmy od tego, że jeżeli wykorzystujemy iPhone'a, no to przydałby się Life Link na przykład. To łączy iPhone'a z naszym silnikiem. Dzięki temu możemy na przykład w MetaHumanie, polecam kursy, zobaczyć sobie, jak ruszamy głową. Poza tym przyda się też wirtualna kamera, bo domyślnie jej nie ma, no bo po co, jeżeli. Działamy na normalnej kamerze najczęściej. Tutaj możemy akurat ją wykorzystać. No, dlaczego się jakieś ostrzeżenie jest bez beta, więc bety najczęściej mogą nie działać. To akurat szczęśliwie działa. Ok, dodajmy jeszcze i session, żeby można było to działać jakoś zdalnie, bez dotykania niby. Ok, też dotykamy telefon, ale mniejsze o to, startujemy wszystko, możemy teraz to zamknąć, bo już wszystko działa. Cóż teraz, dodały się jakieś dziwne elementy u góry, niby fajnie, ale zobaczymy to później. Zacznijmy od tego, że dodamy właśnie wirtualną kamerę. Zawsze jak kinematykę robiliśmy, to używaliśmy Sign camera, Tutaj możemy użyć V sam, czyli wirtualną kamerę. Stawiamy ją gdziekolwiek wygląda jak kamera. No i widzimy dokładnie to co ona widzi. Niby fajnie, ale to nie wszystko. Ustawimy ją trochę nad ziemią, jakieś 100, 100 cm, czyli 1 metr. Przejdźmy teraz do telefonu. Uruchamiamy aplikację, którą trzeba ściągnąć. Jest wyprodukowana przez Epica, nazywa się Lifelink Vcam. No i tutaj podajemy jakiś IP. Ja tutaj podam sobie taki, wy możecie mieć inny. Do komputera, na którym jest uruchamiany silnik. I dajemy co na Jeżeli naciśniemy i poczekamy, to w dużym prawdopodobieństwie zobaczymy to, co widzimy na silniku. W małym okienku jest to, co widzimy na telefonie, w dużym na całości widzimy, co widzi silnik. Oczywiście nie musimy stać przy komputerze, możemy chodzić po pokoju tak jak wcześniej. No i możemy też kontrolować mniej więcej, w którą stronę patrzy kamera. Tylko ruchem komórki. Oczywiście możemy ustawić też pozycję, w którym jest kamera, czyli wyżej, niżej, po prawej, po lewej. No i przede wszystkim, po co to jest? Aby nagrać cinematika, czyli stworzyć przy pomocy. Poruszania się po pokoju, co jest bardziej naturalne, bo też trzęsienie się ręki dla tych, którzy się trzęsą, też będzie zapamiętane. No i w taki sposób możemy zapamiętać, uruchamiając nagrywanie tak na, na silniku, jak i na telefonie. Czyli czerwony, yy, czerwone kółko. No i zobaczmy jak to wygląda. Oczywiście zobaczymy to i na komputerze, i na telefonie. Zobaczmy co widzi kamera wirtualna. No i jak damy play, zobaczymy jak się to zarejestrowało. Fajnie? Boże fajnie, no zależy kto co lubi, ale wygląda to w miarę dosyć naturalnie, oczywiście nie zarejestrowało to pokoju po którym chodzę, ale pokazuje jak się poruszam, akurat tutaj nie ruszają nóżkami, więc pokazuje tylko dookoła to co widzi, no i czasem się trzęsie.